czy gatunku RTS. Schemat sterowania B, z tego co pamiętam. Mówię... You are General Sentenza Noria, commander of the Wolfguard. According to rumor, a group of rebels... Nazywasz się Sentenza Noria, jesteś generałem i dowódcą Wilczej Straży. Według pogłosek zbieranina buntowników, którzy zamierzają obalić koronę, znalazła schronienie w opuszczonym zamczysku położonym w iskanderskiej dziczy. Ich przywódca, mag o imieniu Isamo Tahar, to mężczyzna tak charyzmatyczny, jak zradykalizowany. Twoim zadaniem jest położyć kres ich knowaniom w dowolny sposób, jaki uznasz za stosowne. Co chciałem powiedzieć wcześniej? Grałem już tą grę może z godzinę w beta testach, które miały miejsce dwa tygodnie temu, tydzień temu. Zobaczymy, czy coś się zmieniło. Pewnie nawet nie zauważę, bo gra tam już działała całkiem nieźle. Mam nadzieję, że teraz też nie będzie żadnych niespodzianek. Widzę, że mi się pisze Mac Kręgu. Zazwyczaj gram na jakichś tam wysokich poziomach trudności, ale to się ostatnio bardzo źle kończyło w wielu momentach. Po prostu tak było trudno, że nie dało się grać, więc wolę teraz tak trochę ostrożniej. It's true, sir. They're inside the fortress. Good. What about the outpost? They've set it up and are waiting for you to take over and give instructions. Nawet nie widzicie, bo one są trochę małe. Corporal. Yes, that one. He's in charge right now. Good. I've told you before and I'll tell you again. This mission is important. The man inside that fortress, Isamo Tahar, he's more than just an ordinary lawbreaker. He's a traitor, he's a mage, and he's a murderer. We are the best the Royal Army has to offer, and the Queen put her faith in us. So let's not fail her. Now move to the outpost. Dobra, czyli mamy maga zdrajcę w świątyni. O, tu nam się będzie tutorial uruchamiał, ale myślę, że my wiemy mniej więcej, o co chodzi. Interakcja ze światem. Wolves. Dobra. Je bijemy, możemy tu jakiś świderek zrobić. Możemy też poleczyć naszych. Mamy maga, mamy wojownika z tarczą i mamy takiego z dwoma mieczami naszego głównego bohatera. No i ładnie. Tu widzę jeszcze jakieś pająki. Oczywiście, jak wiecie albo nie wiecie, to jest połączenie RTS-a z RPG-iem. Czyli po pierwsze, na razie mamy trzy jednostki, czyli taki, no nie za bardzo jest to strategia czasu rzeczywistego. Ale zaraz zobaczycie, że będzie tego więcej. No i oczywiście RPG, bo są ci nasi bohaterowie, oni mają drzewka rozwoju. Weź wszystko. Jak widzicie, z jakiejś rzeczy się tu zbiera, kraby chodzą. Czytać raczej. To będę się starał, jak nie czytać całości, to przynajmniej mówić o czym oni przed chwilą mówili. Dobra, musimy znaleźć jakiegoś żołnierza, który znajduje się w tej... I to jest on. Tak. Right. Chyba. General Noria. It's an honor. Private Carpel. Report. How much resistance do we face? Impossible to say, sir. We've captured two of the rebels in the woods, but they wouldn't talk. All we know is that there have been some troubles within the resistance. That might be to our advantage. Dobra, złapali jakiś patrol w tym, znaczy jakiś rebeliantów w lesie. Where are those two rebels you captured? Can I talk to them? I am afraid that won't be possible, sir. O, chcieliśmy z nimi pogadać, niestety oni już nie żyją. They had it in their robes and swallowed it. Zażyli truciznę, sami się zatruli. Popełnili samobójstwo. Tchórze, to było lekkomyślne. Nazwijmy ich tchórzami. Cowards. You mentioned troubles within the resistance. What do you mean by that? The prisoners wouldn't tell us, so we waited for your arrival, as you ordered. As you might know already, Tahar and his mages barricaded themselves in the old fortress. We'll need to find a way inside. And that's what we'll do. Dobra, oni są w fortecy, my musimy się do niej dostać. Dobra robota. Let the workers know I'm in command now. We need to get this camp and our men into shape before we can make a move. Understood. Get over here, men. No i teraz jest ta część taka RTS-owa. For those of you who don't know who this is, mamy robotników i mamy nasz obóz. Będziemy musieli budować jednostki. And commander of the Wolfguard. He's the one in charge of this operation, and from now on, you'll follow his orders. Understood? Yes, sir! General? Yes, first we need to... Rebels! We're under attack! Zostaliśmy zaatakowani. Keep it together.
nie popadać w panikę. Niech dowiedzą się, co to znaczy coś tam, nie wiem, co to znaczy walka z nami. No i idziemy z nimi walczyć. Dostali ładne obszarowe obrażenia. Mamy tu jakiś strzał snajperski, nie wiem, kogoś z tyłu może trafmy. Nie wiem, gdzie są te moje główne jednostki, ale powinno być ok. Widzę tutaj, że Gerard przychodzień na czacie dyskusję prowadzi o tym, o RPG-ach. I know how to defend myself, baby brother, but thanks for asking. Quiet. If Tahar knows our location, it won't be long until he'll launch another attack. We should stock up on resources first. Dobra, najpierw musimy zgromadzić zasoby, a później znieść koszary, by uzbroić ludzi. I teraz jest pokazane, co trzeba zrobić. Hunting cabin manned and see if we have any lumberjacks among our workers. We need wood. Understood. There's plenty of fish in these waters too, so maybe. Sure, whatever helps. Commander. Tu się budynki buduje. Wymaga planu. Wszystko wymaga planu. A gdzie są te moje koszary? Dobra, przydziel robotników do chaty myśliwego. To chyba się tak robi. Albo... O, tak się robi. Przydziel robotników do chaty myśliwego. Do rybaka jeszcze przydzielimy. Ok, i teraz chyba dostaliśmy. Tu są ci robotnicy w naszej bazie. Mamy też baraki. No, nie wiem, postawmy sobie je gdzieś tu. To są chyba zbrojni ci, którzy z nami są. Ja sobie tu na lewo pójdę już kawałeczek. Jest też misja, żeby oczyścić tą głuszę tutaj dookoła, więc udamy się tam za chwilę. Co chciałem powiedzieć? Tak, rzeczywiście. Podobno takie RPG, izometryki dawno umarły, ale to było aktualne kilka lat, nie wiem, może z 3 lata temu. Wydaje mi się, że takie gry jak Divinity Original Sin czy na przykład Pillars of Eternity pokazały, że one są ciągle żywe i po prostu setki tysięcy graczy przyciągają. I wydaje mi się, że dzięki temu, znaczy to jest w ogóle duże szczęście, że te dwie gry wyszły, o których wspomniałem, i odniosły bardzo duży sukces, bo gdzieś to dzięki temu ten gatunek nie umarł, tak? I możemy, fani takich RPG-ów, ja jestem fanem takich izometryków, mogą sobie pograć. Divinity już miało swoją premierę jakiś czas temu. Tu widzimy teraz takiego Spellforce'a. Za niedługo Pillars of Eternity 2 wychodzi, więc jest w co grać, nie? Jacyś rycerze wroga tutaj są. Fair enough. Now let's man them. The quicker we get those soldiers armed, the better. Czy gra jest tylko multiplayer? Wiecie co? No, ja gram w single player, a teraz jest pytanie, czy jest multiplayer, i na to nie jestem w stanie teraz odpowiedzieć. Możemy pod koniec wyjść do menu i zobaczyć. Wydaje mi się, że chyba nie ma multiplayera do końca. I'll take a look. Ale mogę się mylić. Może być multi. Po prostu nie zwróciłem uwagi. Dobra, wyhealowani. RPG nie jedno ma imię. No tak, no różne są RPG. No mi się w RPG-ach najbardziej podoba to, że możemy jednak te postacie tworzyć. I to jest po prostu super, nie? I w tej grze, w tym połączeniu RPG-a i RTS-a, no jest to. Będzie można te postacie później rozwijać, mają drzewka. Pewnie się zaraz o tym przekonamy, jak jakiś level zdobędziemy, to nam pozwolą. Chodźmy sobie tu, wyszkolmy, gdzie to było. Tu sobie... chwila, gdzie to się szkoli? No, wyszkolmy sobie podpalaczy i... Nie mam planu. A tak. Dobra, oni muszą drewno zebrać, żeby takich podpalaczy wyszkolić. Na pewno jest co-op, napisał Piotr. So, Carpal. Where are you from? We never got the chance to talk back in Greykeep. Some village in Iskander. Pani Mag zaczyna podryw. And how did you get the Lord Marshal to recommend you? Gwen. W czy tej grze zapisz? Jeszcze patrzę, czy nie ma tu gdzieś zaproszenia. Stop pestering him, okay? All right, all right.
Skrzepła krew na prętach klatki. Zdaje się, że ten, kto siedział w środku, uciekł albo zginął. This coup Tahar is planning. If we don't stop him, do you think he'll have a chance? No. Even with support? I've heard that House Iskander is sympathizing with his cause. Tahar's cause is power. The rest is just verbiage to get a following. And even if it blazes, they mutilate. Całkiem ładnie ta gra też z bliska wygląda, wiecie, są takie. Ogólnie te izometryki teraz bardzo ładnie wyglądają, tak naprawdę jak się je zbliży, to wiecie, ta woda, zwierzęta, ta trawa, patrzcie, to się wszystko rusza, to już nie są takie izometryki jak kiedyś, nie? Widać, że to jeśli komuś zależy na tym, że znaczy zwraca uwagę na grafikę w grze, to jak najbardziej tutaj ma na co popatrzeć sobie. Z tyłu załatwmy z łuku. Poszedł strzał, od razu dead. Jeśli ktoś dopiero przyszedł na livestream, to pamiętajcie, że zawsze można sobie go włączyć od nowa. Ktoś będzie chciał początek zobaczyć. Robimy pierwszą misję, to jest taka mocno tutorialowa misja. Uczą nas tutaj, jak budować, jak walczyć. It's because he's hoping to gain something from it. Dobra, jak to wygląda? Mamy tych w koszarach tych? Dobra, my sobie tu jeszcze jednostek trochę porobimy. Yes. No to z tego względu, że wybraliśmy trochę wyższy poziom trudności, a żeśmy już doszli do tego, że na tym wyższym to trzeba troszeczkę więcej jednak się postarać. Yes. Więc budujmy więcej tych jednostek. Jestem ciekaw, czy... Nie wiem, jak się skróty klawiszowe robi, pewnie jakoś się robi. Rób mi w nieskończoność. Hełm, czapka. O, i teraz kwestia tego, że jak włączę inwentory, to mogę na przykład mieć maga i na niego by idealnie pasowała ten kapelutek, fajnie wyszło. Komu... O, tutaj też taki hełm, to nam od razu jakiś... Sprawdźmy, elficki miecz obusieczny, ale to jest broń dwuręczna, to nie jest dla tej postaci raczej. Nie mamy takiej osoby, która by chciała bronią dwuręczną walczyć. A nasz kapitan, dowódca mu się nie da broni zmienić, on ma tylko jedną broń. Control, no ja altem robiłem, to czekajcie. Control plus 1, dobra, jest idealnie, super. A pewnie to zrobię control plus 2 i będę mógł, no to jest po prostu jak StarCraft. Oni się robią te jednostki. Czy idzie włączyć widok TPP? Wątpię, na pewno nie. To już by było za blisko, by było widać wszystkie takie niedociągnięcia tej grafiki. Nie, wiadomo, że ona jest przygotowana pod rzut izometryczny, ale... czekajcie, niech ja sobie... O, widzicie, da się kręcić, nie? Więc to też nie jest tak, że to jest jeden rzut. Można sobie spokojnie... Czy mi się zdaje, czy mój team został gdzieś z tyłu drużyna? Te pachołki nie potrafią otwierać tych skrzyni. Dobra. Wejdźmy. Amulet nam wypadł i ten amulet, jeśli mi się rodzaj dodatkowych obrażeń, ogień. No to jak najbardziej nasz główny bohater, wydaje mi się, powinien mieć takie dodatkowe obrażenia. Aha, muszę porozmawiać z szeregowym. So Carpal, that fortress you mentioned, is that the ruin up north? Yes, sir. That's where Tahar's hiding. All right. Then let's take some men with us and put an end to this bastard. We should be able to blast through his barricades now. Dobra, gdzie są te nasze jednostki? Weźmy je sobie, zbindujmy. Graficznie podobna do Diablo. No, można tak powiedzieć. Powiedzmy, że ten sam rodzaj grafiki, no na pewno to nie jest ten poziom, to jest troszeczkę ładniej to wygląda. Dobra, mamy ludzi z pochodniami, spokojnie możemy iść na zamek, to jest standardowy zestaw. Wieśniacy z pochodniami, znamy to. O Jezu, jacyś ludzie na koniach, to będzie ciężkie. Spróbujmy tu jednego przewrócić. Ci moi bohaterowie są coś, nie ma ich tutaj. Oni tu są? O jest. Tak są, że ich nie ma.
Widzę, że samych wieśniaków z pochodniami wysłałem, ale dają radę. Coś mi to windowanie nie wyszło, nie wiem, za dużo jednostek wziąłem. I tak jak mówię, możecie pisać na czacie, jak mam ciągle podgląd, widzę co piszecie. Ktoś w ogóle grał z was w pierwszą, w drugą część tej gry? Ja muszę się przyznać, że nie miałem przyjemności, ale z tego co ludzie pisali, to... to gra była, gry były dobre. Nie wiem skąd oni idą. Coś mi się zdaje, że pogubiłem gdzieś jednostki. Czy ja tu mam wszystkie cztery jednostki, te główne? Dobra, są. No to możemy iść. Wyleczmy naszą dzielną załogę. Podskoczymy jeszcze do góry. Dobra, tu będzie można obracać kamerę. Poinformowali nas o tym. To się przydaje, bo co jak co, ale powiem wam, że ściany, zresztą zobaczycie to za chwilę, są strasznie wysokie w tej grze. Zawsze przyzwyczajony byłem, że w tych izometrycznych RPGach jednak ściany, skały, no nie, raczej nie zasłaniały, tak? A tu już widzimy, że jakiś kawałek muru potrafi część ekranu zasłonić. I to ma duże znaczenie, bo bez tego nie widzimy... Nie widzimy niektórych miejsc. Can't we get the workers to build a battering ram? Sure, brother. With luck, it'll be finished right in time for Osamu Tahar's coronation. Dobra, i mamy też oczywiście rozwój postaci, o którym wspominaliśmy. There's a path over there. You're right. Tu pójdziemy w siłę. Don't jinx it. Gwen czaruje, to pójdziemy. Dobrze mówię, że Gwen czaruje. To pójdziemy w inteligencję. A tutaj jest jakiś tank, to pójdziemy w budowę. No tu pójdziemy łotrzykiem w zręczność. Możemy też oczywiście im dać umiejętności lub rozwinąć któreś, które mają. To zależne jest od poziomu. Ja zazwyczaj wolę pasywne umiejętności rozwijać, bo nie muszę się nad... Muszę twoje obrażenia, kiedy korzystasz z obu ręczności. No i to mi się podoba, tak? Bo nie muszę się nad tym skupiać. Jednak cztery postacie... Niech oni tu rozwalają boczne wejście. Cztery postacie ogarniać. O. Korzystanie z umiejętności uzdrawiania kosztuje 25 skupienia mniej. To się przyda. Postać korzystająca z tarczy ma większą szansę na wykonanie bloku. To też nam się przyda. No i dla łucznika weźmiemy taki krwawienie. Zazwyczaj krwawienie jest, się rzuca postacią, które mają dużo życia i po prostu będziemy, no będą bossy, więc trzeba mieć krwawienie. Działa powoli, ale w rezultacie daje dobry efekt, dużo damage'u się zadaje, nie? Pierwsze pasywki rozwija i pisze guma i tak dokładnie zrobiłem. Co tu się gra? Spellforce 3. F1 to są skróty dla bohaterów. Okej, dobra, dzięki Jędrzeju. Widzę, że mamy tutaj doświadczonych ludzi. W tą grę. Fajnie, fajnie. What the... Shit, they got through. Two arms. Tak jak wspominałem, no ja już grałem w betę i zakładam, że też część z was już miała okazję w betę tej gry grać. Ale ja chwilkę grałem tylko. Wiecie co? Ja tutaj zrobię, żeby ci wieśniacy szli. Nie wiem, ile mi tych wieśniaków będzie tu potrzebne, żeby pokonać, więc... zmienię im punkt, w którym mają się zbierać nowo wyszkoleni wojownicy. Siema, Jack. Dobra. No i jesteśmy w środku. Ja trochę zooma dam, bo jak widzicie, jak się zzoomuje, to od razu jest taki wyraźniejszy ten obraz. Normalnie jest efekt nałożony. Jak na razie naszym bohaterom się nic nie dzieje. Ale trzeba zauważyć, że NPC, znaczy ci nasi wojownicy dość mocno dostają, nie?
Dobra, mamy też potionki z życiem. O tym muszę pamiętać, bo ostatnio ich nie używałem i tak mnie trochę to wykończyło. Mhm. Dobra, spróbujmy się jeszcze trochę uzdrowić. I myślę, że można ten oddział zaatakować. Dobra, dostał stuna. Nie, herbatkę. Do RPG-ów to musi być herbatka. Grę oczywiście macie dostępną i na Steamie, jak wiecie Steam teraz w złotówkach, ale też macie ją dostępną na, w serwisie GOG. Niestety nie wiem jaka jest cena aktualna dokładnie, ale na GOG-u trwa zimowa promocja, więc możliwe, że mają jakieś dobre zniżki. Trzeba by było sprawdzić. No na pewno gra ma premierę, więc nie należy do najtańszych. Ale za ileś tam 10 godzin rozgrywki. Jak ktoś lubi RPG, to na pewno nie będzie miał nic przeciwko. Czekajcie, bo tu przyszli ci moi wojownicy potencjalni nowi. Środkowy właśnie, możesz obracać środkowym przyciskiem myszy i próbuję, ale nie mogę. Aha, z altem. Może. To już wszyscy, a gdzie ten zdrajca? I'd wager they're inside the fortress. With a bit of luck, they haven't heard the fighting. Obstawiam, że zadekował się w fortecy. Let's find them. Tak więc idziemy, wchodzimy teraz do fortecy, gdzie ten zły mag, o którym na początku mówiliśmy. 130 zł, pisze guma. A, nie jest przeceniona ani Spellforce, ani Divinity. Szkoda, Divinity w sumie mogłoby być, no Spellforce gra ma premierę teraz, no to tak ciężko trochę od razu o przecenę, prawda? Chyba nam się wczytuje level, mam nadzieję. Czekamy, spokojni jesteście dość na czacie. Myślę, że dojdziemy do tego bossa, pokonamy go. I tyle. Myślę, że to będzie dobre zakończenie. Nie powinno nam to za dużo czasu zająć. No, a może się coś zawiesiło? Mam nadzieję, że nie. Z tego co pamiętam, chyba się właśnie tak długo wczytywało. Ostatnio też się właśnie zastanawiałem, czy wejście do tych lochów, czy mnie coś tam nie wciągnęło po drodze. Zauważyliście pewnie, że na razie nie mieliśmy opcji stworzenia postaci. To dlatego, że postać będziemy tworzyć po tym prologu. Jakby ktoś się zastanawiał, czemu tak jest. Zależy od gry, bo z tego co wiem trochę bugów ma. Ale nie wiem, no tak jak mówię, mi działało, zakładam, że on się wczytuje jeszcze. Nie, dobrze przypominam sobie, że ostatnio też tak właśnie się zastanawiałem, czy to się tak długo wczytuje, a się tak wczytywało długo. Pamiętam jeszcze Wiedźmina pierwszego, bo było w jedynce Wiedźminie. O Jezu, jak tam się długo wczytywał. Każda jedna szopa, do której się weszło. No, to było z 2 minuty, trzeba było poczekać. Ja miałem wtedy Quada, nie pamiętam jaki to, jakiś tam był intelowy procesor i to pomagało o wiele, było szybciej, ale też bez szału. No nie wiem, powiem wam, że teraz się trochę... A, nie jest. Może ja to miałem wcześniej. Wiecie co? Tak dla pewności to sobie zapiszmy. Dobra, żebyś nie było jakichś niespodzianek.
O, patrzcie, tu mamy jakiegoś takiego... Wrzuciliśmy mu krwawienie. To jest jakiś boss. No ale z taką ilością wieśniaków, jaką my tu mamy, to nie mają szans. To wiadomo. Dobra, no trzeba go zlutować w prawdziwym RPG-u. Mamy jakiś kryształ i klucz. Aha, no i możemy wejść do środka. A widzicie, oni nie chcą dać znać mu, że przychodzą, więc małą drużynę musimy. Okej, i dlatego wejdziemy tam tylko w czwórkę, po prostu, żeby odejść chyba. Elmond Vastil, żeby się nie dowiedzieli, Duke of House Vastil, żeby nas nie słyszeli. Was always said to be an eccentric, an artifact collector with an interest in shaper culture. He was patron of many excavations and... Dobra. What is it? No i wchodzimy do środka. O, jest, z kontrolem trzeba, z kontrolem się kręci szybko kamerą. O Jezu, jakieś trupy tu są. Dobra, strzelajmy do tego. Trupy mają krwawienie. Niesamowite. No, przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Dobra, ostatni padł. Zlutujmy sobie. Okej. No i tak jak wam wspominałem, te ściany są dość wysokie i one naprawdę sporo przesłaniają. I to akurat mi się tak... Tak średnio mi się to podoba. No ale w sumie kręci się tą kamerą, nie jest to jakieś bardzo uciążliwe, nie? Did you hear that? Must be the troubles you mentioned, Carpal. Whatever it is, it plays into our hands. They won't hear us coming. Jakieś hałasy, dzięki którym nie będą wiedzieli, że idziemy. Ustawmy się tak, żebyśmy byli dobrze do mapy ustawieni. My się w pół godziny zmieścimy, ale naprawdę chcę jakby zakończenia tego prologu wam pokazać, więc chyba chwilę posiedzimy dłużej, co? Odszukaj zdrajców, zbadaj północno-zachodnią, zbadaj. Leksykon nie umarli. Mi się wydaje, że mają dla nas skrzynki, żebyśmy mogli troszeczkę sobie ten nasz team podbudować, bo jednak tu jakiś pierścień. Co to jest? Obrażenia od... Zadaje ciężkie obrażenia od lodu. Aha, ale to jest jakiś taki item, którego się używa w specyficznych do wejścia. Wyposażone to nie. A nie ma nic, jakichś lepszych itemów nie ma. Onwards. The voices are getting louder. They must be further down the caves. Easy. What was that? Blazes. Intruders. Open the portal now and kill the rest. Make it quick. Poleczyłem nie tego, co trzeba. Znaczy wroga nie poleczyłem, ale mi ściągnęło na niego. Znacznik nie trafiłem. Oh shit. Okay. What the heck is that? O Jezu, taktyka bitewna. Mroźna eksplozja przypisana do talizmanu. Do jakiego talizmanu? Aha, dobra. Talizman kryomancji, to dajmy to. Co ja z tym zrobiłem? Czekajcie, wyrzuciłem to. Wejść. A jak to mogę na przykład dać komuś do czarowania?
Tu? Aha, dobra, okej, mam. Dobra, ogólnie piszą, żeby go tarczą obalać i mroźną eksplozję mu puścić przypisaną do tego itemu. To 20 sekund. Nie wiem, czy myśmy go zamrozili? Chyba żeśmy go zamrozili. Myślę, że wyszło nam całkiem nieźle. On już prawie nie żyje. Podobają mi się rozmowy tych wojowników w trakcie walki. Wcześniejsza część to miód malina. Czemu to, zastanawiam się, czemu ta gra jest tak mało popularna. Wciąż tego nie rozumiem. No to tak, nie jest tak do końca mało popularna, my w nią gramy dzisiaj. Trzeba by się było poleczyć, bo tak może być ciężko za chwilę. O, popatrzcie, są jacyś wieśniacy z miasta, jak zawsze. Oczywiście uciekli jako pierwsi. O nie. Nie. Zabił nam naszą czarodziejkę, Gwen. Anselm. Jest podobno nacisk na budowę bazy. Myśmy budowali, ale taką malutką teraz. She's dead, sir. Then get a mage. Maybe he can track where that portal led. Wait. General? What? I think this one is still alive. Podobno później jest jeszcze większy nacisk na budowanie tej bazy. Treacherous traitor. Remove that sack. I believe explanations are in order. Jędrzej pisze, że jest nacisk na RPG bardziej. 8 years have passed. After you attempted to betray your father, Isamu Tahar, he tried to set an example by executing you and the other conspirators in front of his followers. General Noria saved you and took you under his wing. Despite the Mage Wars being over, choć wojny magów dobiegły końca, dzieją się, to jest po 8 latach, dzieją się wypadki niepokojące. Wspierana przez maluczkich sekta o nazwie Światło Cnoty rośnie w siłę i przygotowuje wielkie polowanie na czarodziejów. No i tu możemy swoją postać stworzyć. Ja ostatnio tworzyłem Agatkę taką. I na przykład ja bym chciał, żeby ona walczyła młotem i była takim klerykiem, nie? Nie wiem, na ile to by mi się udało, czyli musi być budowę i inteligencję, ale siłę... Siłę niekoniecznie, chyba żeby zbroję móc utrzymać. Siłę woli, dobra. Tak, chcę tu... Tworzenie postaci. A żeśmy postać szybko zrobili ekspresowo. Okej. Nortander. The cradle of human civilization. We know war. It has been at our side for millennia, coming and going with the indifference of the tides. Our most recent sprouted from rebellion. For reasons unknown, a mage by the name of Isamu Tahar gathered the noble houses behind him in an attempt to overthrow the crown. His magic brought mayhem. Arcane fires burnt towns to ashes. Abominations ravaged the battlefields. Men and women were torn apart with a snap of a finger. Only a sacrifice by our queen achieved what none had thought possible. An end to the slaughter. Tu opowiada, jak wojna z makami była. War was over. The crown had won, and a ban on magic was enacted. Now the people once more believe that their suffering has come to an end. They hope. Ludzie wierzą, że ich cierpienią już nadszedł koniec ich cierpień.
chyba nie bardzo, bo byśmy nie mieli co robić w grze. No i gra się właściwie w tym momencie zaczyna, tak? Prolog przeszliśmy. Ja mam nadzieję, że ten live stream wam się podobał. The barracks. Memories float through their halls like fireflies in a misty swamp. Jasna mówi o barakach. While some of them are pleasant, most of them... Hey, Tahar, wait. Wyjdź do menu, tak. Tak więc ja mam nadzieję, że wam się spodobała gra. Kilka osób, mam nadzieję, które gdzieś tam grały w poprzednie części, a nawet nie wiedziały, że jest premiera, to zauważą, że coś takiego ma miejsce. Może też zagrają. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Ja już znikam i zachęcam was, żeby samemu spróbować sił w tej grze. Jeszcze na koniec małe głosowanie zostawię na chwilę. Jaką rasą chcielibyście grać w RPG albo w Spellforce? Ale ogólnie w RPG-ach są te rasy. Tak więc dzięki jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.